ci kręcę, jak to zadziała. Są opisy, jest wszystko, nie? To jest jakaś petarda, dobra? Ctrl-C. Ja cię kręcę. No to klikamy, rozpocznij grę. O, ja cię kręcę. Krzyżyk. Nie. Dobra, czekajcie. Muszę przyznać, że mega się ekscytuję tym wideo i od razu wybacz mi po drodze jakieś potknięcia, bo nagrywam go na gorąco. Kilka dni temu Greg Brockman pokazał możliwości GPT-4. Za chwilę został udostępniony w czacie, w tej płatnej wersji, czyli w subskrypcji chat GPT+. Od razu wystartowałem i no, wylądowałem w gronie szczęśliwców. 16 marca dostałem maila, że mam dostęp, zdążyłem sobie trochę potestować i zapraszam Cię właśnie do przejrzenia, jakie są możliwości GPT-4, ale nie od strony czata, tylko od strony właśnie API. To co ważne, staram się tego wideo pokazać kilka przykładów, nie będziemy wydłużać, postaram się to wszystko zrobić bardzo szybko, raz jeszcze sorry za jakieś potknięcia po drodze, bo to wszystko jest bardzo na gorąco. Pokażę Ci, jak duże ilości tekstu może przetworzyć właśnie czat. Nie mam tego dostępu, nikt nie ma takiego dostępu, jak miał Greg na screenie z wideo. Widzisz, że tutaj ma GPT-4 32 tysiące tokenów do przetworzenia w jednym zapytaniu. Wszyscy, którzy dostają teraz dostęp do API, mają 8 tysięcy. A właśnie a propos tego, co tutaj się wydarzyło, to jest mail, który otrzymałem 16 marca, 19 pod wieczór. No, mega zaskoczenie i takie, można powiedzieć, fajne wyróżnienie. Trochę tam dłubię w narzędziach, które wykorzystują OpenAI. No, już 3,5 robiło wrażenie. To, co teraz się dzieje, naprawdę super sprawa. Tutaj masz wszystkie informacje związane z publikacją GPT-4, co on potrafi, jak zdaje egzaminy, jakie jest jego po prostu, jakie są jego zdolności. Mega, mega, mega. Możliwość czytania zdjęć to w takim abstrakcyjnym często też kontekście. Niesamowite rzeczy. Tego oczywiście jeszcze nie mamy, nie ma dostępu do tej wizualnej części. No ale to właśnie czat GPT-4, a w zasadzie model GPT-4 zmienia naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy coraz bliżej tej takiej generatywnej AI. Na ten moment jest multimodalna, czyli potrafi właśnie nie tylko tekst analizować, ale również obrazy i dźwięki. Z tego, co dobrze kojarzę, sam jeszcze całej dokumentacji nie przejrzałem, to co sobie cenię, to to właśnie, że OpenAI w taki kompleksowy sposób pokazuje. Pokazuje się na dokumentacji jej długość, bo też za chwilę wrzucimy ją właśnie w API po to, żeby przetworzyć ten tekst. W międzyczasie zróbmy sobie tutaj taki pierwszy eksperyment. To jest panel, w którym masz dostępne API do właśnie modeli GPT. To, co było zawsze standardowo, to były Complete i tam jest DaVinci, pod nim się kryje. Tutaj mamy czat, on zmienia układ Playgrounda. Jeśli nie wiesz, jak wygląda standardowo Playground, zapraszam Cię na nasz kanał. Jest dwuczęściowe wideo na temat OpenAI i tam pokazane m.in. właśnie ćwiczenia z Playgroundem. Przy okazji subskrybuj nasz kanał, jeśli te treści Cię interesują, bo w najbliższych dniach będzie dużo, dużo więcej treści tego typu. Ok, ja właśnie mam możliwość wybrania GPT-4, jak widzisz, jest też ta wersja GPT-4.0.3.14. Ta nie będzie aktualizowana. No, ciekawostka, nie do końca przyznaję, złapałem różnicę. Będziemy testowali GPT-4. Jak było w mailu, moja wersja i każdego, kto dostał dostęp do API, to jest 8 tysięcy w stosunku do tego, co ma tutaj Greg, 32 tysiące. No trochę mniej, ale i tak cieszy. Dobra, mamy przygotowane tutaj w Playgroundzie zapytanie. Porównamy sobie czwórkę z trójką. Chciałem zacząć od czwórki, ale dobra, zacznijmy od tego słabszego, czyli to, co ważne, najpierw nadajemy czatowi kontekst, to jest różnica w stosunku do DaVinci na przykład, czyli jesteś czat GPT dużym modelem językowym wytrenowanym przez OpenAI, wypełnij instrukcję użytkownika dokładnie z wykrzyknikiem. No i teraz użytkownik mówi, napisz scenariusz nagrania YouTube o, tutaj mam błęda tak zwanego, z pokazywaniem ekranu, w którym prezentuję nowy model GPT-4, dostęp do API, zasugeruj interesujące przykłady z użyciem OpenAI Playground, i tutaj mam błęda. Okej, na szczęście istnieje pomoc, skopiujemy sobie, bo to z błędami to w drugim też zaraz poprawimy i robimy zapytanie w 3,5. Szkoda, że nie zrobiłem tego zapytania przed tym wideo. Zobaczymy, czy w ogóle w jakikolwiek sposób trafiłem z pomysłem na to wideo, z tym, co nam zasugeruje. Co nam zasugeruje? Czat.
Okej, okay, on tutaj tworzy w 3,5. Od razu mu odpalamy 4,5. To dzieje się na żywo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, przejdźmy najpierw do trójki. Trójeczka tutaj już powoli kończy, skończyła. Dzień dobry, witajcie w moim kanale YouTube, gdzie dziś pokażę najnowszy model GPT-4 i jego API. To co ważne, słuchajcie, no on oczywiście nie wie, co to jest GPT-4, może tylko wnioskować na podstawie tego, że wie, co to jest, nie wiem, być może GPT-3. Pamiętajcie, że wytrenowane te dane są w ograniczonym czasie, 2021 rok. Końcówka, skończyły się dane, na których on jest trenowany. Wszystko, co później się wydarzyło, jeżeli nie damy mu tego w zapytaniu, to on nie będzie wiedział. I to, co właśnie jest petardą, to, że ty możesz teraz włożyć mu 6000 tokenów, w zasadzie możesz więcej, zaraz też powiem, 6000 tokenów i wygenerować odpowiedź na bazie tych włożonych tokenów, a w tych tokenach możesz zawrzeć mu bardzo dużo informacji z internetu, z bieżących rzeczy, z bieżących wydarzeń. To jest naprawdę super. Generowanie tekstu. Najpierw pokażę Wam, jak możemy generować tekst. Tłumaczenie języka. No nie będę pokazywał. Korekta tekstu. Generowanie kodu. O, to Wam pokażę. Generowanie kodu będzie i to jest petarda. A zobaczmy sugestię, jaką nam wygenerowała czwórka. No i czwórka to już poszła trochę grubiej. Prezentacja GPT, API OpenAI. Niesamowite przykłady. 12 minut. Zobaczymy, ile mnie wyjdzie. Wprowadzenie. Przejście do strony internetowej. No play. O właśnie. W ogóle ta strona, sprawdźmy to sobie od razu, to jest ważne. Pamiętajcie, nieważne, który model. Modele GPT ze względu na swoją charakterystykę będą halucynowały i będą podawały takie różne dziwne rzeczy, które nie są prawdziwe. To jest akurat nieważne, bo to jest tylko jakiś tam scenariusz, ale bądź na to ostrożny, ostrożny. Opis interfejsu, generowanie krótkiej historii, tworzenie, kodowanie Python, będzie kodowanie nie w Pythonie, generowanie list kontrolnych dla podróżników, fajny pomysł. Wyróżnienie fałszywych informacji ze źródeł wiadomości. Ciekawe, na jakiej podstawie, to tutaj powiem szczerze, nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego wyciągnąć z niego. Wskazówki dotyczące korzystania. Dobra, no to taki tutaj test GP3,5 kontra 4. Jak widzisz, czwórka się trochę bardziej rozwinęła, ale mam wrażenie, że jest troszkę bardziej taka nieprawdziwa. Ważne, gdybyśmy tutaj mu zmienili temperaturę na taką mniej kreatywną, to szybko zróbmy ten test, tak, żeby ten film dawał więcej wartości. Zmieniłem temperaturę na 0,1. On teraz nie powinien mi pisać jakichś stron internetowych, które nie istnieją. Gdybym dał 0, to tym bardziej nie powinien. Trochę mniej kreatywny powinien być, ale bardziej oparty na takie rzeczy, które są pewne, bardziej pewne. Pamiętaj, że zawsze nawet jak będzie 0, to on może halucynować. Powitanie, krótki opis, wprowadzenie, wyjaśnienie. Ok, generowanie tekstu, generowanie w Playground. To właśnie robimy. Super ekstra. Tłumaczenie języków tego nie planuję. Fajnie, że też kody czasowe podaje takie dokładne. Słuchajcie, 3:31 do 5 będziemy tutaj tłumaczenie języków. Rozwiązywanie problemów matematycznych to jest ważne. GPT-4 całkiem nieźle radzi sobie z przykładami matematycznymi. Akurat ja nie będę tego pokazywał, ale naprawdę jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. Być może w ogóle jest superancko. Tworzenie poezji, songwriting nieźle. Podsumowanie możliwości dostępu API. No i właśnie to pokazuje, ale jak zauważysz tutaj, generuje, zaczyna mieć problemy z tekstem. To się zdarzało też w trójce, w DaVinci, to się zdarzało w 3,5. Jak ma długi tekst do wygenerowania w języku polskim, angielskim, to się chyba nie zdarza. To zaczyna mieć jakieś takie krzaki. Dobra, zostawmy to, bo nie będziemy teraz tego analizować. To, co weźmiemy sobie na tapetę, to bierzemy wystąpienie, no nie tylko prezesa Microsoftu, ale całego zespołu Microsoftu na temat właśnie włożenia OpenAI, czy w zasadzie GPT, w środek pakietu Office Microsoft 365, teraz to się nazywa. Tak jak widzisz po prawej, ja mam podsumowanie zrobione, które jest do tego rozwijalne. To a propos, to też pokazywałem jakiś czas temu. Mamy taką wtyczkę tutaj w naszym katalogu, i to jest zaproszenie do strony growtools.pl. Mocno polecam zaglądanie tutaj, szczególnie naszego katalogu. Jeżeli interesuje Cię to narzędzie, które tutaj się pojawiło, to jest właśnie ATIFI, które generuje takie oto piękne podsumowania, ale my poprosimy czat GPT, żeby zrobił nam swoje podsumowanie całego tego wideo. Ok, to co zrobiłem, wziąłem transkrypt z tego wideo. To wideo ma 36 minut, całkiem długie. Zrobiłem go w takiej wersji, żeby ono no, trochę mniej miało niż to, co jest możliwe, więc coś tam skróciłem, 5664 tokeny. To jest strona Tokenizer, link znajdziesz w opisie, a za chwilę też będzie na ekranie.
To jest tokenizer. On pokazuje, ile tokenów ma twój tekst wklejony. Ja wkleiłem właśnie ten tekst, który będzie zapytaniem za chwilę w Playgroundzie. W międzyczasie, ile to wszystko kosztuje? Pokażę ci. Tu mamy tak zapytanie, które ma 5664 tokeny. Skopiujemy to sobie. Ile kosztuje używanie modeli? Kalkulator, który przygotowałem. Trzeba tutaj wyrzucić tą kreseczkę. O, ciach, dobra. Mamy zapytanie 5600 tokenów i to, co ważne, GPT-4 ma rozróżnienie, jeżeli chodzi o cenę tokenów. Jak widzisz, tutaj wszystkie te starsze modele od GPT-3,5 w dół mają tą samą cenę zapytania i odpowiedzi, natomiast GPT-4 ma zapytanie tańsze, odpowiedź ma dwukrotnie droższą. No i tutaj ten kalkulator, powiedzmy, że wygeneruje nam to 2000 tokenów, zużyje na odpowiedź, 7600 tokenów będziemy mieli w sumie. No i teraz ile to będzie kosztowało, masz w dolarach, masz w złotówkach, przyjąłem 4,40 cenę dolara. Jak widzisz, dostępny GPT-4, ten mój 8K, no to jest złoty 28 zł, takie jedno zapytanie pochłonie. To, co było ciekawe, to to, że chat GPT-3,5 wszedł naprawdę na białym koniu, bo 10-krotnie tańszy od tego, co pobiera DaVinci. No i tu masz w procentach porównanie, no bo jak widzisz, to samo zapytanie za pomocą chat GPT-3,5 to jest 7 groszy, za pomocą nowego modelu to jest złoty 28, a jeśli będziesz chciał użyć ten 32000 model, to jest 2,55. To tyle, lecimy dalej, kalkulator też udostępnię, będzie w komentarzach gdzieś informacja, jak ten kalkulator pobrać. No i bierzemy sobie teraz na tapetę właśnie ten transkrypt. Ja mu tutaj jako system dałem taki kontekst. Jesteś zawodowym dziennikarzem, który zaspał na konferencję. Potrafisz jednak na bazie transkrypcji napisać artykuł tak, jak byłbyś obecny. Pisz bogatym językiem, używaj porównań i przenośni. I teraz to jest kontekst. No i pierwsze od usera takie właśnie wrzutka. Poniżej masz transkrypt spotkania. Na podstawie transkryptu z prezentacji napisz artykuł podsumowujący najważniejsze funkcje. Użyj wyobraźni, aby opisać, w jaki sposób zmieni to pracę i biznes. Napisz kilka zdań o możliwościach, jakie widzisz, jakie są zagrożenia. Podsumuj pisząc, kto twoim zdaniem może stracić pracę z powodu AI. Sorry za takie wrzutki, ale sam jestem ciekaw. Tu ustawiamy maksymalną ilość tokenów. Tutaj temperaturę 0,7, kazałem być kreatywnym, niech jest. Tutaj kara taka za powtarzanie się, czyli tutaj akurat czym wyżej, tym w pewnym sensie lepiej, natomiast zbyt duża wartość, to on zacznie naprawdę dużo zmyślać. I to też może być czasami powód tych krzaków, ja mu to zmniejszę na jedynkę. Maksymalna wartość to jest 2, zostawmy te 0,1, 0,1. No i lecimy z generacją odpowiedzi, zobaczymy, co nam tutaj ten dziennikarz wykombinuje. No i leci. Era współpracy między... Nie będziemy tego całego czytać, ja postaram się też zachować to i być może wrzucić jakiś dokument, który udostępnię, tak żeby można było sobie zobaczyć. Współpraca między człowiekiem a komputerem otwiera nowe możliwości w świetle pracy, biznesu. Podczas konferencji Satya Nadella przedstawił sposób, w jaki sztuczna inteligencja może być wykorzystana do zmiany sposobu funkcjonowania ludzi i firm. No i słuchajcie, on teraz będzie tutaj bardzo długo generował. Ja zatrzymuję to wideo, bo to nie ma sensu, żeby tutaj zagadywać temat. No i jesteśmy, mini artykuł napisany, bardziej nazwałbym to notatką, a nie artykułem, ale możemy spróbować mu w takim razie, ok, dostaliśmy odpowiedź, era współpracy, wypisz najważniejsze funkcje. Wypisz najważniejsze funkcje, Control Enter to jest skrót, który wysyła i jak widzisz, niestety, długość tego, co tutaj zostało wprowadzone i długość odpowiedzi i to, co teraz chciałem zrobić, przekroczyło maksymalną dostępną ilość tokenów. No i niestety model nam już dalej nie pomoże, więc tutaj czekamy na 32000, ale one będą sakramencko drogie. Tak jak w tym kalkulatorze, to będzie jeszcze dwukrotnie drożej, więc no, robi się powoli robi się drogo. No dobra, to tak wygląda, lecimy dalej. Wymyśliłem sobie taki test, każdy mógł być kontekst, czyli jesteś greckim filozofem, odpowiadaj jak prawdziwy przedstawiciel nurtu stoickiego. Pach. I co jest ważniejsze, zadowolenie z pracy bez zarabiania, czy duże pieniądze z pracy, która nie daje spełnienia. Zobaczmy, co nasz stoik tutaj myśliciel odpowiada.
No to sobie chwilę poczekamy. I mamy taką tutaj zgrabną odpowiedź. Zadowolenie z pracy daje nam poczucie spełnienia oraz umożliwia rozwijanie naszych cnót, takich jak mądrość, sprawiedliwość, odwaga, umiarkowanie. Podejmując pracę, która daje nam spełnienie, możemy lepiej żyć zgodnie z naszą naturą. Takie tutaj ciekawe, słuchajcie, rzeczy. Dobra, nie będziemy tego stoika męczyć, bo to nie czas na to. Każdy będzie mógł sobie to niedługo przetestować sam, a na pewno będzie można to w czasie GPT testować. To, co może interesować właśnie i to, co w ogóle może być też dla Was fajną podpowiedzią, to taki sposób, gdzie możemy sobie w Playgroundzie wygenerować takiego pomocnika tworzącego dla nas dobrze skonstruowane prompty do czata GPT. Oczywiście. No można to użyć z powrotem tutaj, ale jeżeli używasz czata GPT, to czasami może być tak, że wygodniej jest w czacie GPT. Ja zauważyłem, że te odpowiedzi się, znaczy one zawsze będą się różniły pomiędzy czatem GPT a tym, co mam w Playgroundzie, bo za każdym razem generowana odpowiedź jest na nowo generowana. Chyba, że dasz temperaturę na zero w Playgroundzie, to wtedy będą bardzo podobne. Natomiast czat GPT tak nie działa. Więc teraz spróbujemy. Jesteś najlepszym na świecie prompt inżynierem. Zwracasz szczególną uwagę na konstrukcję promptów. To zapytanie postaram się też umieścić w dokumencie towarzyszącym temu, co tutaj dzisiaj mamy pod wideo. No i teraz user, stwórz zapytanie, które w odpowiedzi zwróci kompleksowy artykuł na blog, który rozwija każde zagadnienie na minimum dwa paragrafy. Artykuł bardzo dobrze będzie się pozycjonował i będzie napisany językiem trudnym do wykrycia przez dekodery AI. Odpowiedź ma mieć formatowanie Markdown i temat artykułu. I to jest moje zapytanie na podstawie tego, że to jest super prompt engineer. Ja mu daję takie zapytanie, że on ma mi dopiero teraz ułożyć zapytanie do GPT. Taka, słuchajcie, incepcja. No i sprawdzamy, co nam tutaj nasz drogi kolega, asystent prompt, najlepszy na świecie inżynier wytworzy. Ok, mamy. GPT-3, proszę napisz dla mnie artykuł na bloga z formatowaniem Markdown, składający się przynajmniej 10 paragrafów, dwa paragrafy na zagadnienie, używaj trudnego do wykrycia przez detektor języka oraz uwzględniając kluczowe słowa dla SEO. Artykuł powinien rozwijać następujące zagadnienia, wymienione. Artykuł powinien być podzielony na sekcje oznaczone nagłówkami H2. Umieść również krótki opis zawartości każdego. No, słuchajcie, spróbujemy z tym. Przerzucamy się tutaj na czat GPT. Użyjemy oczywiście też czwórki. Jeżeli nie używasz plusa, to niestety nie masz dostępu. Jeżeli używasz plusa, to masz dostęp. No i próbujemy, co nam czwóreczka tutaj na podstawie tego prompta wytworzy. No i widzimy, że już leci z formatowaniem. Tworzy się artykuł, on rzeczywiście dosyć, powiem szczerze, dobrze to wygląda. Rodzaje desek SUP, deski do turystyki i on to opisuje, deski do wyścigów opisuje. Materiały konstrukcyjne desek, deski nadmuchiwane, deski sztywne. No, powiem szczerze, sam ten artykuł z ciekawością przeczytam, bo temat mnie interesuje, a mało wiem, więc zobaczę, czy taki artykuł pisany przez sztuczną inteligencję coś wnosi, czy to jest takie mielenie tylko jakichś podstawowych informacji. To, co ważne, oczywiście tego typu używamy po to, żeby na bazie takiego zarysu stworzyć sobie później artykuł taki, jak ma być. Jak widzicie, skończyły też mu się tutaj niejako tokeny. Natomiast w przypadku GPT-4 możemy coś kontynuuj i on działa dużo lepiej niż w GPT-3,5, bo tam bardzo często po komendzie kontynuuj zaczynał albo gdzieś w ogóle od znowu połowy tekstu poprzedniego, albo się zapętlał. Różnie mi to działało. Tutaj któryś raz już testuję i komenda kontynuuj działa bardzo dobrze. Dobra, lećmy zatem dalej. Obiecałem też, że zrobimy test programowania i to jest naprawdę petarda. Jesteś senior deweloperem JavaScript, pomagasz osobom zaczynającym programowanie, udzielasz szczegółowych odpowiedzi, piszesz gotowy kod z komentarzami, tłumaczysz, jak działa kod. Ja, słuchajcie, nie jestem programistą. Z pomocą czata GPT od 2 miesięcy około tworzę różne rozwiązania, szczególnie ulubionym moim tematem jest łączenie po API różnych funkcji za pomocą Google App Scriptu. Natomiast JavaScriptu takiego czystego jeszcze nie używałem nigdzie. No i teraz jako user, taki właśnie ten, który powiedzmy uczy się, napisz skrypt, który pozwala zagrać w grę kółko krzyżyk, po uruchomieniu pozwala wybrać imiona graczy, ilość partii do rozegrania, sumuje punkty i po rozegraniu wybranej ilości partii wyświetla komunikat z gratulacjami. Ponieważ nie jestem programistą, napisz mi, gdzie mogę umieścić kod, żeby go przetestować w działaniu online. No to czas na czat GPT, a my zerkniemy jeszcze w nasz artykuł. No i się tutaj dalej właśnie skończył generować. Napiszmy jeszcze kontynuuj.
kontynuuj i tutaj się kontynuuje dodatkowe akcesoria, a my wracamy do kodu, który się tworzy, aby przetestować kod online. Możesz użyć narzędzi typu gsfiddle, znamy, kod sandbox, znamy, wklej poniższy kod, ja akurat słuchajcie mam otwarty, to trochę się mniłem, znam kod Pena, myślałem, że zasugeruję kod Pena, popularne narzędzie. Poczekamy, aż wygeneruje się całość, ale zapiszmy sobie już kółko albo po prostu O and X jako taki skrót od kółko krzyżyk. Generuje się kod i sam jestem mega, słuchajcie, ciekawy, czy ten kod zadziała. A tutaj się jeszcze generuje. No mega. Drodzy programiści, z całym szacunkiem, jeżeli ktoś z Was tak, ma taką prędkość pisania, to gratuluję skillu. Zobaczymy, czy zadziała oczywiście, bo to, że fajnie napisało, dobra, skończył. No to się jaram, słuchajcie, to jest po prostu HTML. Najpierw bierzemy HTML-a, a muszę tutaj sobie do góry, dobra, mamy te trzy części, bierzemy sobie to, co jest HTML. Gdzie on się tu kończy? Gdzieś go minąłem. HTML, Ctrl V. I jest jakiś błąd. Oh no. Okej, okay, wygląda na to, że pisze, co trzeba zrobić oczywiście. A, czyli wywalamy tutaj heada. O, zobaczmy. O, wywaliłem heada, tak jak mi tutaj podpowiedział. No i mamy taki tutaj koślawy interfejs, no bo nie mamy CSS-a. No to sprawdźmy teraz. Ja cię kręcę, no nieźle. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to jest... Ja nie mogę. Jak to będzie działało, to... To ciepło, to aż zachrypłem, słuchajcie. Jak to będzie działało, to wrzucam fragment na taką grupę PPBIT, czyli Problemy Polskiej Branży IT. Chyba nawet źle to wymówiłem, bo jestem podjarany po prostu. Dobra, mamy CSS-a. Wygląda to. Oczywiście nic nie robi jeszcze, bo nie ma najważniejszego, nie ma JavaScriptu. Ja cię kręcę, jak to zadziała. Są opisy, jest wszystko, nie? To jest jakaś petarda, dobra? Ctrl C. Ja cię kręcę. Najgorzej, jak słuchajcie, nie zadziała. No dobra, wrzuciłem. Tam save'a. O, nawet ty ładnie poformatował. O, dałem save'a i wszystko zniknęło. I teraz nie wiem, czy to zadziała, czy wybuchnie, czy to się wydarzy. Miejmy nadzieję, że code pen. OK. Nic tu się nie wyświetla. No to klikamy, rozpocznij grę. O, ja cię kręcę. Czekajcie, kółeczko, krzyżyk, nie, dobra, czekajcie, dajmy wygrać kółkom, komunikat z elementu umieszczonego na stronie, gracz jeden wygrywa rundę pierwszą, okej, okay. jadź, nie mogę, gracz wygrywa rundę drugą, a runda trzecia z trzech, tak jak mu kazałem, nie, więc to jest niesamowite, czekajcie, cię kręcę. Dajmy tak, żeby po prostu nikt nie wygrał. Gracz pierwszy wygrywa rundę trzecią. A no tak, tak zrobiłem. No i okej, okay, co się dzieje dalej? Koniec gry, dziękujemy za grę. O, ja cię, dobra. Zagraj jeszcze raz, się pojawia. Nie no, słuchajcie, chyba zostanę deweloperem, nie? Przepraszam wszystkich programistów, bo to ja wiem, że to jest po prostu lamerskie strasznie dla was, ale no to jest petarda. Dzięki chatowi GPT ostatnio bardzo dużo rzeczy tworzę w arkuszach Google'a i w dokumentach Google'a. I to, co chciałem ci pokazać na koniec, to przeze mnie zaimplementowaną funkcję, czyli tutaj masz, tak może trochę niezgrabnie, bo to jest starsza funkcja, którą z jakimiś tam moimi drobnymi umiejętnościami, z dużą pomocą czata GPT wyprodukowałem funkcję, która implementuje model czat GPT w arkuszach, a to, że jest w arkuszach możliwość zadawania pytań, generowania odpowiedzi, to jest osobny temat, nie na dzisiaj, chciałem tylko na szybko pokazać, jak to działa. Tu mam 3,5 turbo, tu mam 4, no i sobie sprawdźmy, czy nam to zadziała. Oczywiście to jest znowu tutaj duże ryzyko, że coś nie zadziała, ale próbujemy. To, co ważne, user, napisz post na social media na temat AI, używaj emoticon, daj mu bardzo dużo, bo 2000 tokenów może użyć.
temperatura 0,9 i pozostałe parametry na jedynkę, te, które są w funkcji. Ok, sprawdźmy sobie. Jest! AI to jedno z najbardziej ekscytujących wyzwań technologicznych naszych czasów. Dzięki sztucznej inteligencji możemy rozwijać innowacje, rozwiązania, petarda. Fajne, mógłbym to spokojnie myśleć. Zobaczmy, co na czwórka wygeneruje. Tutaj mamy czwórkę, kasujemy sobie. Tak jak widzisz, generalnie to działa tak, że funkcja przyjmuje parametry po kolei. Tak to stworzyłem, że możesz sobie jako parametry tej funkcji wszystkie najważniejsze elementy tutaj umieścić. Niestety nie opanowałem jeszcze i to daleka droga, żeby móc używać czata GPT tak jak go znasz, właśnie jako czat GPT, gdzie możesz kontynuować to, co zostało rozpoczęte. Tutaj kwestia obsługi pamięci nie jest tak prosta. Pracuję nad tym. Mam wrażenie, że z pomocą właśnie czata GPT uda mi się wyprodukować funkcję, która obsługuje czata GPT. Jak widzisz, tutaj się ładuje. Zróbmy jeszcze szybki test. Może się wysypać. Ważna rzecz. Tutaj udało się. Jest to dłuższy tekst. Nie będziemy rozszerzać. Możesz sobie zrobić stop klatkę i zerknąć. Wrzućmy jeszcze szybko porównanie, jakby to wyglądało dla Twittera. Ja specjalnie tutaj daję takie krótkie zapytania. Zobacz, możesz przeciągnąć funkcję. I to pokazuje potencjał. Wyobraź sobie, że masz teraz tutaj 30 poleceń, sobie jeden po drugim przeciągasz. To co ważne, jak naraz jest bardzo dużo zapytań, to niestety API nie wyrabia i to się wysypuje. A samym ograniczeniem arkuszy Google jest to, że skrypty funkcji takich custom function tak zwanych masz na to 30 sekund. Jeśli nie zdąży wrócić odpowiedź z zapytania po API, to niestety, ale wysypuje się z błędem, z errorem i trzeba tam później troszkę się... Trzeba wykasować funkcję, wstawić ją od nowa, a najlepiej coś po drodze jeszcze, bo też arkusze pamiętają, że był błąd i czasami nie chcą przepuścić. Jak widzisz, w czwórce na Twittera też mamy emotikony. Porównajmy te dwa teksty, one są krótkie. Nie ta zakładka, GP Turbo, trójka wyprodukowała AI. To przyszłość technologii, która już dzisiaj zmienia nasze życie. Z jednej strony daje nam wiele możliwości i ułatwień, z drugiej budzi obawy przed utratą pracy lub kontrolą nad naszymi danymi osobowymi. Jak myślicie, jak AI wpłynie na naszą przyszłość? No i tutaj hasztagi, 3, a zobaczmy w GPT-4, jak to wyszło. Niesamowite, jak szybko rośnie potencjał AI. Codziennie uczymy się nowych zastosowań tych technologii. Od ulepszania medycyny po ochronę środowiska, czekając na kolejne przełomowe wynalazki, zastanawiam się, czy sztuczna inteligencja może być kluczem do lepszej przyszłości. Gdybyście nie widzieli, że to wygenerowałem, rzuciłbym tego tweeta i to jest mój tweet. I to jest trochę przerażająca wizja, bo jako ludzie jesteśmy dosyć leniwi, za chwilę będziemy to wykorzystywać i będziemy sobie czytać treści rzucone przez AI, będzie nam się mniej chciało czytać te treści, bo będziemy wiedzieli, że nie produkują treści za pomocą AI. Trudne czasy przed nami, a jednocześnie piękne, mega. Ja zapraszam Cię, subskrybuj ten kanał, napisz proszę w komentarzu, jeżeli dotarłeś do końca, to w ogóle petarda. Napisz w komentarzu tego typu treści, dosyć długie, są ok, bo miało być krótko, wyszło pewnie z pół godziny, jak to pomontuję. No ja jestem podjarany, też mam trochę stworzonych narzędzi właśnie tego typu, jak ten arkusz Excela. Daj znać w komentarzu, czy takie rzeczy Cię interesują, zobaczymy, co da się zrobić. No i zapraszam do naszej grupy, znajdziesz na naszej stronie growtools.pl link do grupy facebookowej, gdzie takie friki narzędziowe właśnie wymieniają się informacjami o narzędziach. Ostatnio AI jest mocno na widelcach, no bo to jest ten czas teraz, że dzieje się bardzo dużo i bardzo intensywnie. Dzięki. Ja pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że niedługo widzimy się w kolejnym wideo. Pozdrawiam, hej!